Dopóki nie mamy nowego premiera i nowego rządu, najważniejszą osobą spośród nowej władzy jest nowy marszałek Sejmu. A ten zaczynał jako katolicki publicysta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, Szymon Hołownia to polityk. Szymon Hołownia to człowiek, który nie tak dawno kandydował na prezydenta. Szymon Hołownia to człowiek, który prowadził Mam Talent i inne programy rozrywkowe w TVN-ie. Ale ku mojemu zdumieniu znaczna część z Państwa, również naszych czytelników i widzów, pamięta Szymona Hołownię jako katolickiego publicystę. Ja również pamiętam pana Szymona jako właśnie człowieka, który napisał około 20 książek, z których większość dotyczy wiary katolickiej, wiary w Boga, świętych i życia duchowego. Więc zapraszam Państwa dzisiaj na podróż po tym, jakim katolickim publicystą był Szymon Hołownia i co dzisiaj w polityce reprezentuje sobą jako katolicki publicysta właśnie, albo ex-katolicki publicysta, albo katolicki ex-publicysta, bo ciekawe, jak można by go nazwać. Mnie interesuje to o tyle, o ile sam również noszę to zaszczytne miano katolickiego publicysty, choć mam wrażenie, że akurat z panem Szymonem Hołownią wielu wspólnych kwestii, wielu wspólnych głosowań, gdyby mi było dane nad czymkolwiek głosować, czego sobie nie życzę, wielu byśmy pewnie wspólnych zdań nie mieli. Ale po kolei. Szymon Hołownia po tym, jak zaprzestawał bycia wyłącznie znanym jako katolicki publicysta i zaczynał interesować się karierą w show biznesie, tym większym, szerszym, potężniejszym, jakim jest niewątpliwie firma ITI i TVN, który wydawany jest przez tę firmę, pan Szymon przygotowywał się do różnych już wtedy ról społecznych. Wiemy, że założył dwie fundacje i w tych fundacjach czyni niewątpliwie pomoc. To jest pomoc świadczona ludziom w Afryce, ubogim dzieciom, buduje dla nich szkoły, buduje dla nich studnie. To akurat podobne rzeczy my tutaj w Stowarzyszeniu Księdza Skargi też od czasu do czasu robimy. W pewnym momencie jednak, w okolicach roku 2018 i 2019, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że będzie to kariera polityczna Szymona Hołowni szykowana, zaczęliśmy obserwować pewien zwrot pana Szymona, już nie tylko jako śmieszka z telewizji, już nie tylko jako człowieka, który kiedyś napisał kilkanaście książek o tematyce katolickiej, ale zaczął interesować się życiem społecznym i publicznym również tutaj w Polsce. Jego najważniejszą książką na ten temat właśnie była książka numer 20 bodajże w jego dorobku, a więc Boskie Zwierzęta. Tak, to jest ta słynna książka, w której pan Szymon pisze o tym, że zwierzęta będą sądziły go na sądzie ostatecznym. Tak, Państwo się nie przesłyszeli, to jest znana fraza, znana dzięki naszym kamerom, bo kiedyś poszliśmy na spotkanie z Szymonem Hołownią o tej książce i nagraliśmy jego słowa. Zobaczcie Państwo sami. Ja dostałem najwięcej, a więc mam największą odpowiedzialność. I powinienem wreszcie sobie z tego zacząć wyciągać praktyczne wnioski, bo mnie zwierzęta, które spotkałem w życiu, będą sądzić na sądzie ostatecznym. Czy to, co Państwo usłyszeli, wydaje się Państwu w XXI wieku, w roku 2023, wciąż zadziwiające? Pewnie nie, bo pontyfikat papieża Franciszka też już nas przyzwyczaił do tego, że coraz więcej dziwactw na temat wiary katolickiej, na temat eschatologii, na temat życia duchowego i przyszłego życia człowieka słyszymy. No ale wtedy jeszcze, w roku 2019, kiedy nagrywaliśmy te słowa, Szymon Hołownia, no co tu dużo mówić, szokował wyznaniem o tym, że każda paróweczka, którą zjedliśmy, będzie go sądziła w, i mnie, w niebie. No ale to zostawmy na później. Szymon Hołownia częściej, niż mogłoby się to wydawać, wypowiadał się na temat inicjatyw Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi, które ja tutaj także reprezentuję. W 2015 roku otóż były takie słynne plakaty z... No, zresztą zobaczcie Państwo sami. To są plakaty kampanii Nie cudzołóż, kiedy przypominaliśmy, że istnieje takie Boże przykazanie. Być może część z Państwa jeszcze pamięta, że przypomnienie ludziom o tym, że konkubinat to grzech i literalnie przykazania nie cudzołóż wywołało awanturę. To, że wywołało awanturę w mediach lewicowych, liberalnych, ateistycznych, to nic zaskakującego.
ale wywołało też awanturę w mediach tzw. katolików otwartych. A o katolikach otwartych jeszcze sporo sobie dzisiaj powiemy, skoro rozmawiamy o Szymonie Hołowni. Sam Szymon Hołownia też pisał o tym, co następuje. Uwaga. Tego typu plakaty nikogo nie są w stanie nawrócić. Tego typu plakaty wyłącznie straszą ludzi wizerunkiem obrzydliwego węża. Nie wiem, czy Państwo się poczuli wystraszeni, ale Szymon Hołownia z całą pewnością. O tym plakacie pisał także Szymon Hołownia, że Kościół nie powinien organizować kampanii, która po raz kolejny podzieli ludzi. No cóż, Jezus Chrystus osobiście dzielił ludzi na tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i na tych, którzy nie przestrzegają, na tych, którzy robią dobrze i na tych, którzy czynią zło, na tych, którzy są błogosławieni i na tych, którzy są przeklęci, w jednym nawet kazaniu, którym biada i tak dalej. No, Szymon Hołownia już wtedy uważał, że tak być nie powinno, ale to, że katolicy otwarci są, czy starają się być mądrzejsi od Pana Jezusa, o tym wiemy nie od dziś. Szymon Hołownia zaangażował się mocno w promocję tak zwanego zielonego talerza. Wtedy, kiedy mówił o tym w swoim wegetarianizmie, czy też o tym, że przygotowuje się do bycia wegetarianinem, bo on ograniczał mięso i do tego zachęcał wszystkich. No, sam nie był jeszcze wtedy w stanie ograniczyć mięsa całościowo. Dziś nie wiem, jaka jest jego dieta, bo tym się od pewnego czasu nie chwali, choć tu bez zbędnych złośliwości. Nie wygląda na człowieka, który odstawił mięso, mówiąc tak między nami. Natomiast wtedy już zastanowiło mnie, dlaczego Szymon Hołownia ekscytuje się tymi tematami. Czy chodzi o ten słynny dobroludzizm, który katolicy otwarci tak często promują? Czy chodzi o to, żeby litować się nad zwierzętami? Okazało się, że sprawa jest dużo głębsza. Sprawa, która przygotowała bowiem Szymona Hołowni do tego, aby być kandydatem na prezydenta, potem kandydatem na posła i wreszcie, choć ciężko w to uwierzyć, marszałkiem Sejmu, to jest kwestia dotycząca zmian klimatycznych i całej tej agendy, o której Państwu bardzo często mówimy, agendy zrównoważonego rozwoju. Otóż Szymon Hołownia jest ambasadorem celów zrównoważonego rozwoju. Nie będę tutaj w tym programie rozwodził się długo nad tym, czym są te cele konkretnie, bo o tym mamy mnóstwo innych materiałów, do których Państwa już teraz odsyłam. Ale zwróćcie Państwo uwagę, którędy szła kariera społeczna i potem polityczna niegdyś katolickiego publicysty. Chodziło o przyjęcie na siebie oficjalnej funkcji, bo tu mówimy o oficjalnej funkcji. On ma taką legitymację, Szymon Hołownia, dotyczącą tego, że jest ambasadorem celów zrównoważonego rozwoju. Tych celów, które Państwu w tej chwili uniemożliwiają wjazdy do centrów wielkich miast, które sprawiają, że Państwo za chwilę będą płacić podatki wyższe od posiadania tylko samochodu, które sprawiają, że ci z Państwa, którzy mają jeszcze diesla, za chwilę będą obywatelami drugiej kategorii i tak dalej. To wszystko są cele Szymona Hołowni. Żeby ten swój wizerunek katolickiego publicysty jeszcze bardziej połączyć z tymi celami zrównoważonego rozwoju, z ideologią klimatyzmu i weganizmu, ja jeszcze raz podkreślę, jak ktoś jest weganinem i ma tak na to ochotę, może to robić w sposób oczywisty, nikt go tutaj nie będzie oceniał. Natomiast mówimy o ludziach, którzy promują coś znacznie więcej niż tylko dietę. Szymon Hołownia w listopadzie roku 2019, bo tutaj mam wszystko wyszczególnione łącznie z datami, złożył swoiste, zupełnie nowe wyznanie wiary. Dla katolickiego publicysty dosyć zastanawiające. Otóż, posłuchajcie Państwo. Ludzie, to jest już cytat z Szymona Hołowni, którego podczas autorskiego spotkania z okazji dziesięciolecia portalu udeon.pl tej wypowiedzi udzielił. Ludzie nie widzą jednej podstawowej rzeczy, że Jezus, owszem, stał się człowiekiem, ale też przecież, powtarzamy to w każde święta Paschy, stał się zwierzęciem. Tak, drodzy Państwo, on to naprawdę powiedział. Dlaczego? Bo, tu dalej cytat, stał się barankiem ofiarnym. Jezus wziął na siebie ból, krzyk, krew, pot i łzy tysięcy zwierząt ofiarnych, które byłyby zabijane, jeżeli on nie złożyłby swojej ofiary. No i teraz, szanowni Państwo, czy Szymon Hołownia ma rację? Tak, ma rację, to znaczy my, chrześcijanie, przyjęliśmy sposób bezkrwawej ofiary,
ofiary Chrystusa i nie zabijamy już baranków. Tak jak robili to Żydzi przed przyjściem Chrystusa. Potem Żydzi oczywiście jeszcze to długo robili, ale to już inna historia. Natomiast czy Jezus stał się zwierzęciem? Myślę, że jest bezcelowym odpowiadanie na to, jak bardzo symbolicznym jest obraz bycia barankiem Bożym, prawda? No ale Szymon Hołownia uważa inaczej. Jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o to, o cele zrównoważonego rozwoju, które Szymon Hołownia chce realizować i których, przypomnę raz jeszcze, jest ambasadorem. Mówimy o celach, które wynikają z programu działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju i na temat pekińskiej platformy i wynikają z pekińskiej platformy działania i dokumentów końcowych konkretnej sesji Rady ONZ do spraw celów zrównoważonego rozwoju. One wszystkie są do sprawdzenia. Wśród tych celów są powszechnie akceptowane ogólniki, jak na przykład wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt w społeczeństwie i na przykład tak, zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych. Państwo już teraz, po tylu latach mielenia tego tematu wspólnie przez redaktorów PCH24 i naszych widzów i czytelników, wiedzą doskonale, że zdrowie reprodukcyjne to nic innego jak aborcja, antykoncepcja. I to promuje niegdyś katolicki publicysta. Kiedy Szymon Hołownia zaczął już być kandydatem na prezydenta, zaczął promować coś, co się nazywa przyjaznym rozdziałem Kościoła od państwa. Być może Państwo pamiętają, że pod koniec roku 19 i na początku roku 20 ważyły się losy tego, czy Szymon Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich, które wtedy się odbywały wiosną. Pamiętają Państwo sprawa COVID-u? COVID wybucha w okolicach marca w Polsce, a mają się odbyć wybory prezydenckie. Tam była cała ta sprawa wyborów kopertowych, do których nie doszło i tak dalej. Szymon Hołownia już jako kandydat na prezydenta domaga się przyjaznego rozdziału Kościoła od państwa i pomóc w tym ma specjalnie złożona Rada Religijna. Ta Rada Religijna miałaby działać przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, którym wtedy już chciał być kto? Szymon Hołownia właśnie. I zapamiętajcie Państwo to, że Szymon Hołownia chciał rozdziału Kościoła od państwa, a więc i państwa od Kościoła. To jest styczeń 2020, ta wypowiedź. Wtedy w Lombardii już zaczyna się, pamiętają Państwo, covidowe szaleństwo. W Chinach już dawno trwa. I w Polsce w marcu część biskupów podejmuje decyzję o tym, żeby do ich kościołów nadal można było przychodzić, a inna część biskupów, na przykład biskup Dzięga osobiście, apeluje o to, żeby Komunię Świętą nadal przyjmować godnie i zachęca ludzi do przychodzenia do kościołów. Co wtedy robi Szymon Hołownia, ten, który życzy sobie rozdziału Kościoła od państwa, jako kandydat na prezydenta, a więc człowiek jakoś chcący reprezentować państwo, oskarża arcybiskupa o narażanie życia ludzkiego i herezję, ponieważ w liście pasterskim biskup zachęcał do przyjmowania komunii do ust i na kolanach, czyli tak jak katolicy w Polsce przyjmowali od wieków. Potem w kwietniu przyszłego roku, już jako człowiek, który wystartował w wyborach prezydenckich i człowiek, który ma już własną partię polityczną, Szymon Hołownia bardzo radykalnie krytykuje biskupów, mówiąc o tym, że wykazali się skrajną nieodpowiedzialnością, kiedy wydali oświadczenie o wątpliwościach etycznych wobec niektórych szczepionek na najpopularniejszą wtedy chorobę, na najpopularniejszego wówczas wirusa. Czyli Szymon Hołownia chce rozdziału Kościoła od państwa, ale tylko wtedy, kiedy biskupi mieliby coś powiedzieć o sprawach państwa. Bo wtedy, kiedy państwo, Szymon Hołownia, polityk, ma coś powiedzieć o sprawach Kościoła, wszystko jest w porządku. Gdyby tego było mało, to zaraz po tym, jak Szymon Hołownia potępił arcybiskupa Dzięgę, przepraszam za to zestawienie, szczególnie księdza arcybiskupa, no ale to jest już teraz marszałek Sejmu, więc możemy mówić o poważnym człowieku, to zażądał od biskupów wprowadzenia nakazu przyjmowania Komunii Świętej na rękę właśnie. Więc nie tylko potępił konkretnego biskupa, ale jeszcze chciał nakazać nam wszystkim tego. Kolejny wybryk Szymona Hołowni, katolickiego publicysty,
To jest jego wypowiedź z roku 2019, kiedy mówi, że w sprawach aborcji demokracja powinna być ważniejsza niż dekalog. Demokracja, czyli głosowanie ludzi poprzez co? Poprzez referendum. I będziemy teraz decydować. Pójdziemy wszyscy do urn i wrzucimy kartkę z napisem można zabijać dzieci, nie można zabijać dzieci. Oto deklarację katolickiego publicysty, jakim jest Szymon Hołownia, czy też jakim był Szymon Hołownia. Już pod koniec roku 2021 Szymon Hołownia, przypomnę, wtedy już po raz kolejny występujący jako polityk i szef partii politycznej Polska 2050, nie chce się pozycjonować jako lewicowy polityk, za każdym razem się odcina od tego, ale nie chce też jako prawicowy. To jest bardzo częste w tych nowych formacjach, które mówią, że one chcą iść drogą środka. Ale wydaje się, że chce być już wtedy deklarowanym katolikiem, bo wiary katolickiej nigdy się nie wyrzekł i dzięki Bogu, ale z mentalnością jednak owsiakową, czyli z mentalnością rób ta, co chce ta. I deklaruje, że zalegalizowałby pigułkę dzień po dla nieletnich, czyli aborcję farmakologiczną dla dziewcząt poniżej 18 roku życia, które mogłyby bez wiedzy rodziców po taką pigułkę sięgnąć. Kiedy już polskie państwo przypomniało, że konstytucja zakazuje zabijania kogokolwiek, w tym dzieci poważnie chorych, które jeszcze nie wyłoniły się z łona matki na świat zewnętrzny, jak nazywa to Szymon Hołownia? Nazywa te decyzje barbarzyństwem. Mówimy o katolickim, niegdyś publicyście. W tej samej niemal wypowiedzi, albo przynajmniej w tych samych dniach, Szymon Hołownia oskarża ruch pro-life o to, że nie chce zabijania dzieci, ale ci sami ludzie z ruchu pro-life rzekomo mają nie angażować się i nie bronić życia ofiar niskiej jakości powietrza. Bo jak wiemy, powstaje i o tym też wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach. I Szymon Hołownia pomaga nam przypomnieć to sobie, a to jest niezwykle istotne, szanowni państwo, bo to za chwilę wejdzie w Polsce z hukiem i impetem, więc proszę o szczególną uwagę. Powstaje na świecie coś takiego, co nazywa samo siebie nowym ruchem pro-life. I jeżeli państwo kojarzą słusznie ruch pro-life z ludźmi, którzy chcą zakazać aborcji na całym świecie i są przeciwnikami eutanazji, to nowy ruch pro-life to jest ruch, który dba o jakość życia, a więc o to, żeby było jak najmniej aut spalinowych, żeby ludzie jak najmniej latali samolotami, żeby nie palili w piecach ani oponami, ani nawet węglem, żeby pozamykać kopalnie. To jest nowy ruch pro-life i ten nowy ruch pro-life jest serdecznie witany również w Watykanie. Co o tyle istotne, że cały czas mówimy o poglądach człowieka przez bardzo wielu ludzi cały czas określanego mianem katolickiego publicysty, czy też teraz katolickiego polityka. Jeżeli chodzi o związki partnerskie, tak, odgadli Państwo od razu, Szymon Hołownia nie ma problemu z tym, żeby związki partnerskie w Polsce także były. A jako kandydat jeszcze na prezydenta deklarował, że uwaga, prezydent powinien modlić się międzywyznaniowo, bo Polska jest państwem świeckim, mamy w nim przedstawicieli różnych wyznań, dlatego jeśli miałyby się dokonywać jakieś akty religijne w przestrzeni świeckiej, to powinny mieć charakter międzywyznaniowy, żebyśmy modlili się razem nad tym, co jest dla Polski ważne. I ja bym zresztą tego formatu nie nadużywał. Mówił jako kandydat na prezydenta. Z czymś się to wszystko państwu kojarzy? Ta zgoda na to wszystko, na aborcję, albo przynajmniej nie kładzenie uwagi na to, jakie to jest istotne, bo o tym wielokrotnie mówił Szymon Hołownia, jakaś tam zgoda na związki partnerskie, nowy ruch pro-life, modlitwy międzywyznaniowe. Czy państwo kojarzy się to z jakimiś duchownymi może z dzisiejszego kościoła? To poczekajcie państwo jeszcze chwilę. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to tuż przed wyborami prezydenckimi katolicki publicysta jako kandydat na prezydenta doczekał się niesamowitego poparcia. I już nie mówię o tych kilkunastu procentach ludzi, którzy na niego ostatecznie zagłosowali, ale mówię o konkretnym celebrycie, który stwierdził, że ten kandydat jest niezwykle poważnym kandydatem, wydaje się nadążać, reprezentuje ekumeniczne trendy. I że jako on, ten celebryta, jako satanista, może w końcu szanować jakiegoś katolika. Odgadli Państwo bardzo dobrze,
chodzi o Nergala, o Adama Darskiego, czyli tego człowieka, który rwie Pismo Święte na scenie, który depcze wizerunki Matki Bożej, który z krucyfiksem robi rzeczy, o których tutaj nawet nie wspomnę. I on, niegdyś fotografował się z nim ksiądz Boniecki, a teraz on popiera Szymona Hołownię. Zresztą publicystę swego czasu, tego samego periodyku, do którego pisuje cały czas redaktor senior Boniecki właśnie. Szanowni Państwo, kiedy ja zobaczyłem, przygotowując się do tego programu, pewien tytuł w portalu Więzi, czyli bastionu katolików otwartych, tego centrum, tych stroicieli fortepianów katolicyzmu otwartego, który na Polskę zaszczepiają wszystkie te lewicowo-poprawne, liberalne sprawy w Kościół Polski, to zdumiałem się, ale to wtedy tak naprawdę postanowiłem ten program zrobić, bo tytuł brzmi tak. Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu. Jacek Cichocki pokieruje kancelarią Sejmu. Obaj pisywali do więzi. Szanowni Państwo, do czego zmierzam? Katolicy otwarci są światu niezwykle potrzebni. Katolicy otwarci, tacy jak Szymon Hołownia czy Jacek Cichocki, który przypomnę był ministrem do spraw służb specjalnych w czasach Donalda Tuska. To nie jest byle kto. To są ludzie wywodzący się z konkretnych środowisk i reprezentujący konkretne, niezwykle konkretne światopoglądowe strony. To są te strony właśnie celów zrównoważonego rozwoju. Przecież to samo mogliby mówić ludzie, którzy nie deklarowali nigdy wiary w Boga. Takich ludzi jest mnóstwo. To samo mogliby robić i mówić ludzie, którzy nigdy nie byli katolickimi publicystami, nie angażowali się w akcje katolickie, jak Jacek Cichocki w akcji Oczyszczenie, czy nie napisali 20 książek dla katolików o katolikach, o katolickich świętych, o katolickiej duchowości, o Kościele, jak Szymon Hołownia. Być może odpowiedzią na pytanie, dlaczego katolicy tego formatu i tej formacji, o może raczej tak powinienem był powiedzieć, wchodzą do polityki jako ambasadorowie celów zrównoważonego rozwoju, odpowie historia kanału Religia TV, w którym ksiądz Sowa, o którym zresztą mówiło się, że popiera kampanię Szymona Hołowni nie tylko werbalnie, o w ten sposób, ale i Szymon Hołownia, ten kanał Religia TV, pamiętają Państwo, promowali i tworzyli. Ten kanał bardzo szybko okazało się, że nie ma racji bytu w polskiej przestrzeni publicznej, że katolicy polscy nie chcą oglądać takich treści. Ale jednak ksiądz Sowa do dzisiaj zapraszany jest do wielkich mediów, żeby komentować jako kapłan reprezentatywny dla Kościoła katolickiego w Polsce to, co dzieje się w Kościele i w polityce. Szymon Hołownia do niedawna zapraszany był jako katolicki publicysta. Dlaczego, szanowni Państwo? Otóż świat, aby przeprowadzić de facto antychrześcijańską rewolucję, żeby zmienić świat, który znamy, na świat nowy i wspaniały, jak oni sami to określają, żeby zbudować nowego człowieka, który zostanie wyrwany z okowów starego świata, z cywilizacji niegdyś chrześcijańskiej, dzisiaj dogorywającej w Polsce, mającej jeszcze kilka przyczółków, nie mogą zrobić tego lewakami. Nie mogą dokonać tego czynu poza Kościołem. Kościół jest zbyt silny. Katolicy, jako formacja, najważniejsza, bo jedyna prawdziwa, ale też najliczniejsza na świecie, jest zbyt potężnym tworem instytucjonalnym, duchowym, społecznym i formacyjnym, żeby bez nich i przeciwko nim zrobić tę rewolucję. To dlatego na czele rewolucji stać muszą ludzie tacy jak Justin Trudeau, który stoi na czele rządu Kanady. On jest, szanowni Państwo, katolikiem i był wybierany jako syn katolika, katolicki polityk. I to on wprowadza największy antykatolicki zamordyzm i antywolnościowy zamordyzm w Kanadzie. I to on, jako polityk młodego pokolenia, przystojny mężczyzna, erudyta, ale z pieczątką katolicką, mógł przeprowadzić te wszystkie zmiany obyczajowe.
Dlaczego przeciwko Donaldowi Trumpowi w XXI wieku, w czasach, kiedy tyle się mówi o kobietach, w czasach, kiedy tyle się mówi o mniejszościach, wystawiono, żeby ktoś z nim mógł wygrać i przeprowadzić rewolucyjne zmiany, nie cofać Ameryki z rewolucyjnej ścieżki. Musiano wystawić starszego, białego, heteroseksualnego mężczyznę, jakim jest Joe Biden, który w dodatku, co widzimy za każdym razem, kiedy występuje, no nie do końca chyba pamięta, że jest prezydentem nawet. Dlatego, że jest katolikiem. I on, najliczniejsze przecież ugrupowanie chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych, reprezentował. I tylko z nim można było pokonać Donalda Trumpa na czele. To, że on przez katolików w Stanach Zjednoczonych, Biden, nazywany jest Sino, C-I-N-O, Catholic in name only, katolik tylko z nazwy, ma tutaj drugorzędne znaczenie. I jest jeszcze jeden taki polityk, który stoi na czele pewnego państwa, który jest katolikiem, nikt mu tego nie odmówi, ale popycha Kościół katolicki i całą globalistyczną agendę równocześnie w stronę rewolucji, który zgadza się niemal ze wszystkimi tymi postulatami, z którymi zgadza się Szymon Hołownia, Joe Biden i w jakiejś mierze Justin Trudeau. Wiecie Państwo, o kim mówię? Tak, niestety mówię o papieżu Franciszku. On też wywodzi się z katolicyzmu otwartego, on też hołduje tym wszystkim tendencjom, o których tutaj mówiłem na przykładzie pana marszałka Szymona Hołowni i jego drogi do zajmowania pozycji drugiej osoby w państwie polskim, a być może za chwilę pierwszej osoby, bo za półtora roku przecież wybory prezydenckie i Szymon Hołownia z fotela marszałka może na nie wystartować naprawdę ze sporym handicapem. Katolicyzm otwarty, o którym tutaj od lat mówimy, na pch24.pl, szanowni państwo, istnieje naprawdę i nigdy nie miał się lepiej, jeżeli chodzi o jego ustosunkowanie polityczne, niż dzisiaj. To, że on nie jest szeroko reprezentowany w społeczeństwie, bo on powstał przecież przeciwko społeczeństwu, przeciwko katolicyzmowi ludowemu, jak mówił sam prymas Wyszyński, żeby była jasność. To dzisiaj ich nie interesuje, bo dzisiaj oni muszą te rewolucje dokonać odgórnie, bo wiedzą już, że społeczeństw całych nie da się do tego przekonać. No, powstają, ze społeczeństw wychodzą takie stowarzyszenia, jak Stowarzyszenie Księdza Skargi, które wydaje nasz portal, nasze medium, nasze telewizje, tak? A oni muszą wejść z powrotem do władzy, ale mimo wszystko muszą mieć tą pieczątkę katolickości. Gilbert Keith Chesterton, wielokrotnie tu przez nas cytowany, mówił o katolikach otwartych tak. Więcej sympatii mam już dla ateisty, który mówi, że nie chce żadnego kościoła, niż dla tych ślepych jak krety orędowników reform, którzy najpierw zakładają, że coś jest niezmienne, a potem rwą się, żeby to zmieniać w pierwszej kolejności. Z całym szacunkiem dla chrześcijańskiej historii można by rzec, że chcą tak przefasonować Kościół Chrystusowy, aby go własna matka nie poznała. To są słowa Chestertona. Bardzo podobnie mówił o środowiskach katolicyzmu otwartego arcybiskup Fulton Sheen, którego proces beatyfikacyjny, jak wiemy, się zakończył. Nazywał ich ludźmi, którym wydaje się, że wiedzą, co jest prawdziwe, nie posiadając krzty prawdy. Pisał o tym już w roku 1939. W 1934 na ten temat pisał ksiądz Stefan Wyszyński, jeszcze wtedy nie prymas Polski, ale pisał o tym, że inteligencja polska występuje w straży przedniej komunizmu, nawiązując również do niektórych zinfiltrowanych środowisk. Co więcej, sam prymas Wyszyński, reprezentujący niewątpliwie w swej znacznej części swojego głoszenia i swojej formacji katolicyzm ludowy, czyli ten przeciwko któremu powstał katolicyzm otwarty, ścierał się ze środowiskami katolików otwartych. Między innymi z Tadeuszem Mazowieckim osobiście, który więź, o której tu była mowa, zakładał. Szanowni Państwo, katolicyzm otwarty święci dzisiaj triumfy. Katolików otwartych potrzebuje rewolucja. Może nam się wydawać, że jest ich więcej. Z całą pewnością zajmują dużo bardziej
eksponowane i ważniejsze od nas, katolików ortodoksyjnych, tak to nazwijmy, stanowiska, funkcje państwowe i międzynarodowe. Ale szanowni państwo, zachęcam państwa do niepoddawania się. Zachęcam państwa do tego, żebyście zwrócili też uwagę, jak bardzo w sposób radykalny wręcz zmniejsza się powaga tych środowisk. Ja lubię używać takiej frazy lisowszczyzna. Lisowszczyzna to w moim mniemaniu ta grupa ludzi, która dzisiaj chce rządzić duszami Polaków, grupa publicystów. No oczywiście wywodzę to z ziemkiewiczowskiej michnikowszczyzny. O ile bowiem poprzednie pokolenia miały Tadeusza Mazowieckiego, no to my mamy Szymona Hołownię. O ile poprzednie pokolenia spierały się z Adamem Michnikiem, no to my właśnie się spieramy z Tomaszem Lisem i jego podobnymi, jemu podobnymi dziennikarzami czy publicystami. O ile poprzednie pokolenia miały księdza Tischnera wśród postępowych katolików, kapłanów, no to my mamy księdza Sowę albo, już nie chcę mi się wymieniać ich z nazwiska, pewnych twitterowo aktywnych jezuitów. Ale nie poddamy się. Nie poddajemy się i trwamy w obronie polskiego kościoła i Polski już w tej chwili przeciwko katolikom otwartym. I prosimy państwa o wsparcie. Tym razem, aby po raz kolejny uwiarygodnić się przed państwem, że nie jesteśmy z tej formacji katolików otwartych, pragnę państwu pokazać coś. Młodzież mówi, że drukuje internet, ale ja bardzo lubię wydrukować dla państwa internet, żeby państwo wiedzieli, że mogą sobie pobrać i w formie e-booka i wydrukować naszą najnowszą publikację. Dać świadectwo prawdzie. Dubia. To są odpowiedzi wybitnych polskich kapłanów, bardzo często uczonych, na dubia, które złożono papieżowi Franciszkowi. Kapłani, także publicyści, bo jest i Paweł Micarek, i Paweł Chmielewski, jest ojciec Jan Strumiłowski, profesor, i ksiądz profesor Bortkiewicz, i jeszcze innych kilku kapłanów, przypominają, jak powinna wyglądać odpowiedź na te pytania, na które papież odpowiedział, czy też w imieniu papieża odpowiedziano tak, jak odpowiedziano. Ten e-book jest dla państwa za wsparcie kanału pch24.pl, który teraz, wydaje się, będzie miał jeszcze bardziej ręce pełne roboty niż do tej pory. Bo już do tej pory staliśmy i musieliśmy stać bardzo mocno na straży i Kościoła, i Polski. Ale wydaje się, że wraz z dojściem do władzy ambasadorów celów zrównoważonego rozwoju, już nie tajnych, takich jakimi bywał niestety premier Morawiecki, ale jawnych, jakim jest katolik otwarty Szymon Hołownia, wydaje się, że będziemy potrzebni bardziej niż zwykle. Dziękuję państwu za to, że możemy robić to, co możemy, i proszę o więcej. Szczęść Boże.